Witam Was serdecznie, moi drodzy, w horoskopie tygodniowym na nowy tydzień od 19 do 25 kwietnia. Moi drodzy, na czym polega ten nasz horoskop tygodniowy? Omawiam króciutko z aspektu numerologicznego i astrologicznego każdy dzień. Następnie wyciągam kartę dnia z tarota dla wszystkich osób, które oglądają ten film na dany dzień. Pamiętajcie, moi drodzy, że ten horoskop chciałbym bardziej potraktować jako radę, do czego warto wykorzystać dany dzień, na przykład poniedziałek czy piątek, z aspektu numerologii, astrologii czy też doradztwa kart tarota, abyście wiedzieli, na co warto poświęcić dany dzień i w co warto włożyć w tym dniu energię. Tutaj na paseczku czasu będziecie mieli podzielone wszystkie dni, także możecie sobie wracać do tych filmów w razie potrzeby w tygodniu i sobie przy porannej kawce czy herbatce po prostu oglądać. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy potasować tarota. Na nowy tydzień, karty dnia na nowy tydzień od 19 do 25 kwietnia. Zobaczmy, moi drodzy. Co tu się pokaże? Zobaczymy. Poniedziałek. Jeżeli chodzi o numerologię tego dnia, to mamy jedynkę. Jeżeli chodzi o astrologię, to księżyc znajduje się w znaku raka. Moi drodzy, poniedziałek jest dobrym dniem do rozpoczynania nowych rzeczy, szczególnie związanych z waszą rodziną. Czyli jeżeli chcecie zrobić coś nowego związanego z waszą rodziną, czy rozpocząć jakieś sprawy związane z waszą rodziną, na przykład jakieś sprawy finansowe, czy chcecie porozmawiać na ważny temat, to poniedziałek energetycznie jest świetnym dniem na to, aby zacząć rozpoczynać nowe rzeczy, ale właśnie w środowisku domu lub w środowisku rodziny, gdyż wtedy te sprawy załatwicie pozytywnie i korzystnie dla was. A zobaczmy, co tarot radzi nam na poniedziałek 19 kwietnia. Zobaczmy. A tarot pokazuje nam kartę rycerza mieczy. Jeżeli chodzi o karty tarota, moi drodzy, to ja mam tutaj ewidentnie pokazane, że poniedziałek będzie dniem komunikacji. Będzie ważna tutaj komunikacja, rozmowy, kontakty z innymi ludźmi. Ale jest to świetny dzień, który warto poświęcić na wszelkiego rodzaju działania intelektualne. Czyli jeżeli chcecie coś stworzyć czy wymyśleć, poniedziałek jest świetnym dniem. Co dla niektórych mogą ważne być sprawy w poniedziałek związane z jakimś mężczyzną. Może być to mężczyzna spod powietrznych znaków zodiaku. Powietrznych to znaczy bliźnięta, wodnik lub waga. Również w poniedziałek możecie się z kimś pokłócić lub mieć jakieś mniejsze lub większe spięcie, także uważajcie na swoje emocje, panujcie, moi drodzy, nad swoimi emocjami, aby niepotrzebnie przez jakąś głupotę się z kimś nie pokłócić. Wtorek. Jeżeli chodzi o wtorek, z numerologii mamy dwójkę, a z astrologii o godzinie 8:10 księżyc ze znaku raka przechodzi do znaku lwa. Ja mam wrażenie, że wtorek jest bardzo dobrym dniem na wszelkiego rodzaju relacje międzyludzkie. Jeżeli chcecie z kimś porozmawiać, jeżeli chcecie miło z kimś spędzić dzień, to wtorek jest bardzo dobrym czasem na to, ale również jeżeli chcecie komuś coś udowodnić, tak? Czyli na przykład chcecie komuś zaimponować. Czy chcecie się komuś czymś pochwalić, że udało wam się coś osiągnąć, to wtorek jest bardzo dobrym dniem, dlatego że inne osoby docenią wasze starania i na pewno was pochwalą. A zobaczmy, co tarot nam radzi na wtorek. Jaka rada z tarota na wtorek? Zobaczmy. O. Piątka mieczy. No moi drodzy, komunikujmy się z innymi ludźmi, ale uważajmy na komunikację, żeby się z kimś nie pokłócić. Tylko że piątka mieczy różni się od kłótni w rycerzu mieczy. W poniedziałek możecie zacząć jakąś kłótnię, tak? Czyli na przykład rozpocząć jakąś kłótnię, tak? Czy jakąś sprzeczkę.
czy jakieś dogryzki słowne mogą być albo w waszym kierunku, albo na odwrót. Natomiast we wtorek tutaj już są poważniejsze sprawy. Możecie się z kimś we wtorek bardzo pokłócić i możecie poczuć się, że możecie poczuć, że ktoś we wtorek wbił wam nóż w plecy, czyli możecie poczuć się po prostu potraktowani niesprawiedliwie, nie fair. I na to, moi drodzy, uważajcie. Komunikacja będzie ważna, ale tarot mówi tutaj, żebyście uważali na kłótnie, gdyż energia może być bardzo napięta oraz nerwowa. I tarot radzi nam na wtorek, abyśmy uważali na swoje nerwy i abyśmy do różnego rodzaju spraw podeszli z dystansem i z dyplomacją i starali się panować nad swoimi emocjami. Środa. Z numerologii mamy trójkę, a z astrologii księżyc w znaku lwa nadal. No, środa to już jest w ogóle fantastycznym dniem do relacji międzyludzkich. Jeżeli chcecie się spotkać z przyjaciółmi na kawkę, herbatkę, czy nawet na jakąś mniejszą lub większą imprezę, czy spotkanie towarzyskie, to będzie to świetny czas. Środa jest świetnym czasem na zabawy, na rozmowy. Możecie się skomunikować z kimś, z kim dawno nie rozmawialiście, gdyż ta komunikacja będzie na bardzo dobrym poziomie. Będziecie Obie strony tak naprawdę będą wyluzowane i myślę, że ten dzień bardzo miło wszystkim zleci. A co Tarot radzi na środę? No właśnie, zobaczcie, moi drodzy, dziewiątka kielichów. Jest to karta radości, cieszenia się życiem i spotkań z ludźmi. To jest dokładnie to samo, co mówi numerologia i astrologia. Warto, abyście w środę spotkali się z kimś, abyście miło spędzili czas, abyście skupili się na sobie, na swoim dobru, na tym, aby sobie dogodzić. Zjedźcie coś dobrego w środę, napijcie się w środę czegoś dobrego. Nie żałujcie sobie, nie żałujcie innym. Jest to świetny dzień na zabawę, na radość, na cieszenie się życiem oraz śmiech. Także warto się spotkać ze znajomymi, z chłopakiem, z dziewczyną, z przyjaciółką, z mamą, z ciocią, z wujkiem, z kuzynką i miło spędzić ten dzień w wesołej, radosnej atmosferze. Jeżeli chodzi o czwartek, z astrologii o godzinie 15:08 księżyc ze znaku lwa przechodzi do znaku panny, a z numerologii mamy czwórkę. Jeżeli chodzi o czwartek, mam pokazane, że będzie to bardzo pracowity dzień. To jest świetny dzień na pracę, szczególnie po południu. Od godziny 15 możecie się w czwartek zabierać za pracę, szczególnie taką mrówczą pracę, taką detaliczną pracę, w której ważne są szczegóły i ornamenty. Czwartek fantastycznie po południu. Od 15 możecie ciężko pracować, możecie detalicznie pracować i odnosić sukcesy z pracy. Jest to bardzo dobry dzień po południu czwartkowy. Zobaczmy, co radzi Tarot na czwartek dla nas. Dokładnie. Mamy kartę monetową. Paś denarów. No, moi drodzy, tutaj Tarot ewidentnie też nam radzi, abyśmy skupili się na pracy, na finansach w czwartek, na zarabianiu pieniędzy, ale też na uczeniu się nowych rzeczy, na doszkoleniu, na zdawaniu egzaminów. Jest to dzień, w którym warto skupić się na szczegółach i warto nauczyć się nowych rzeczy. Warto ten dzień właśnie poświęcić na żywioł ziemi, czyli do spraw zawodowych oraz finansowych. Piątek. Jeżeli chodzi o piątek, moi drodzy, z numerologii mamy piątkę, a z astrologii mamy nadal księżyc w znaku panny i piątek wcale takim fajnym dniem, moi drodzy, nie będzie. A dlaczego nie będzie? Dlatego, że możemy być bardzo czepialscy i krytyczni oraz inni ludzie też mogą w stosunku do nas się różnych rzeczy czepiać oraz być bardzo krytycznymi. Będziecie chcieli załatwić w piątek wiele spraw oficjalnych, zawodowo-finansowych, ale energia będzie bardzo szarpana, tak? Czyli wy będziecie chcieli się skupić na pracy i na finansach, a czynniki zewnętrzne będą was niestety w piątek rozpraszały, przez co możecie być bardzo zdenerwowani. A zobaczmy, co radzi Tarot na piątek, jaka energia będzie w piątek.
śmierć. Śmierć mówi, moi drodzy, o transformacji, o tym, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, o tym, że trzeba coś zakończyć w swoim dotychczasowym życiu. Warto, abyście skupili się troszkę w piątek na sobie i na posprzątaniu swojego życia, tak? To, co się skończyło, no to po prostu zostawcie za wami, gdyż to już nie wróci. Piątek jest dobrym dniem na to, aby zakończyć definitywnie pewne sprawy i poczuć ulgę. Sobota. Jeżeli chodzi o sobotę, z numerologii, moi drodzy, mamy szóstkę, a z astrologii o godzinie 18:06 księżyc ze znaku panny przechodzi do znaku wagi. Sobota jest takim rodzinnym dniem, szczególnie wieczór. Warto, aby poświęcić na sprawy rodzinne, przyjacielskie, ale również emocjonalne. Czyli w sobotę od 18 jak najbardziej wszelkiego rodzaju sprawy związane z rodziną, z uczuciami, z partnerstwem i z koleżeństwem będą bardzo dobre i warto, abyście od 18 w sobotę poświęcili czas dla swoich bliskich. Natomiast jeżeli chodzi o dzień sobotni, tak, czyli powiedzmy do godziny 14 czy tam 16 w sobotę, warto, abyście skupili się na pracy, szczególnie na pracy zespołowej lub rodzinnej. Jeżeli macie jakąś pracę, którą możecie wykonać z jakimś członkiem waszej rodziny, to warto, abyście do godziny 16-17 w sobotę to zrobili, gdyż jest do tego dobra energia. A zobaczmy, jaka karta tarota dla nas na sobotę. Sobota. Rydwan. Działanie, moi drodzy, działanie, działanie, jeszcze raz działanie, ruszenie do przodu oraz przejęcie kontroli nad swoim życiem. Ja mam pokazane, że sobota jest dla was dobrym dniem do podróży, przemieszczania się, też do planowania podróży, planowania przemieszczania się, rozpoczynania nowych rzeczy, nowych inwestycji, nowych projektów, ale też właśnie przejęcie kontroli nad swoim życiem i energiczne działanie. Niedziela. Jeżeli chodzi o niedzielę, to z numerologii mamy siódemkę, a księżyc jest w znaku wagi. Niedziela pokazuje mi się jako taka bardzo duchowa, ezoteryczna energia. Warto, aby w niedzielę skupić się na sobie, na swoim rozwoju duchowym, na swoim rozwoju ezoterycznym, jeżeli rozwijacie się ezoterycznie. Warto ten dzień poświęcić na przemyślenia, ale takie dość głębokie przemyślenia. Jeżeli będziecie chcieli z kimś porozmawiać w niedzielę, to nie będą to rozmowy na takim płytkim, niskim poziomie, tylko będą to rozmowy na takim wysokim poziomie intelektualnym. Tak? Jeżeli będziecie chcieli się z kimś pogodzić w tym tygodniu, to niedziela też jest dobrym dniem na to, aby się z kimś pogodzić. A zobaczmy, co tarot nam mówi na niedzielę. Głupiec. Rozpoczynajcie nowe rzeczy, bawcie się, cieszcie się życiem, cieszcie się chwilą, korzystajcie z życia, spędźcie czas z dziećmi lub z młodszymi osobami z waszego otoczenia i w niedzielę wprowadźcie więcej kolorów w swoje życie. Ślicznie wam dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Oczywiście, jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A ja serdecznie zapraszam was do oglądania horoskopów na maj, gdyż powoli pojawiają się na moim kanale dla każdego znaku zodiaku. No i za tydzień zapraszam o 17 w sobotę na premierę kolejnego horoskopu tygodniowego. Ja życzę wam wszystkiego dobrego i udanego tygodnia. Trzymajcie się, pa!